Dzień dobry Państwu, portal Radomsko24, Irek Staszczyk, witam w programie W Temacie. Drodzy Państwo, Radomsko w 2023 roku, chyba w czerwcu, 13 czerwca, dostało dofinansowanie na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego, dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 3 milionów złotych. Miasto dołożyło 2 miliony i budynek centrum opiekuńczo-mieszkaniowe powstało. Dzisiaj gościem Państwa i moim jest pani Beata Kotlicka, kierownik centrum. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Pana i Państwa. Przyznam się szczerze, pani kierownik, że to dość było chyba duże tempo, bo to równy rok minął od czasu podpisania umowy i wybudowania centrum opiekuńczego. Tak, centrum opiekuńczo-mieszkalne zostało wybudowane na działce miasta od podstaw i dzięki temu jest budynkiem bardzo nowoczesnym i bardzo przyjaznym osobom niepełnosprawnym, które tam zamieszkają. I teraz tak, zasadnicza różnica, bo coraz częściej ja sam usłyszałem komentarze, czy to jest coś w rodzaju DPS-u, Domu Pomocy Społecznej? Nie. Absolutnie nie. No właśnie, to poproszę teraz ja zawsze, wyjaśnień. Żeby to było przystępnie wytłumaczone, jakie to jest miejsce. Tak jak wcześniej powiedziałam, ma to być miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym. Czyli takim osobom, które są niepełnosprawne i z powodu tej dysfunkcjonalności nie mogą już same zamieszkiwać w swoim mieszkaniu, ale jeszcze są na tyle sprawne, wymagają częściowej opieki, absolutnie nie mogą iść do Domu Pomocy Społecznej, czyli nie powinny być tak naprawdę wyrwane ze swojego środowiska i powinny być w takim miejscu, w którym będą dzięki wsparciu i opiece, o którym myślę, że porozmawiamy, na czym polegają usługi w centrum, będą mogły samodzielnie funkcjonować, nie być wyrwane ze swojego środowiska, bo zostają w Radomsku, mogą nadal utrzymywać stosunki interpersonalne ze swoją rodziną, ze swoimi znajomymi, sąsiadami, a zarazem są zaopiekowane przez fachowe służby. Porównując to centrum opiekuńcze, które jest w Radomsku, które już funkcjonuje, z podobnymi centrami, bo czytałem w różnych miastach również są, czy to jest placówka duża czy mała, jak na potrzeby miasta, to jest powiatu. Jedna z większych placówek, jak porównuję do innych miejscowości, ponieważ my mamy 20 miejsc, w tym 14 całodobowych, a 6 pobytu dziennego. I jeden pokój jest przystosowany do opieki, do programu Opieka Wytchnieniowa. Też to jest program realizowany od kilku lat przez ministerstwo. I to jest wsparcie, tak jak sama nazwa wskazuje, rodzin osób, które są niepełnosprawne i którymi należy się opiekować. Czyli wytchnienie polega na tym, że osoba, która wymaga opieki, jest do nas skierowana w ramach tego programu na 2 tygodnie, za które płaci, w tym przypadku będziemy mieć umowę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który ten program realizuje. A sam pensjonariusz ponosi jakieś koszty? Nie, a sama osoba, która się opiekuje, ma to wytchnienie. Tak, przez 2 tygodnie. Powiedziała Pani o ilości miejsc. Ja zapytam się, a jaka jest, ile jest osób personelu? Personelu jest 13 osób. 13 osób. Dobrze. I teraz tak, osoba, która chciałaby skorzystać, znaczy opiekun osoby niepełnosprawnej, który by chciał skorzystać z centrum opiekuńczo-mieszkalnego, co powinien zrobić i kto się kwalifikuje, bo tu się zastanawiam, osoba niepełnosprawna z pierwszy, drugi, trzeci stopień niepełnosprawności. Szczegółowo, dla kogo ten dom jest przeznaczony, ten ośrodek i jak ma funkcjonować, określa program Ministerstwa Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Program ten wskazuje wyraźnie, że mają tam zamieszkiwać osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym umiarkowanym. Czyli jak to wytłumaczyć? Czyli osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, czyli taka dawna, mówiąc kolokwialnie, jedynka i stopniu umiarkowanym, czyli taka dawna dwójka. Taka osoba na wózku inwalidzkim tak, na przykład? Tak, oczywiście. Oczywiście. I tu jest bardzo kluczowe to, co wcześniej powiedziałam, wymaga częściowej opieki, czyli niecałkowitej. Nie mogą być to osoby na przykład leżące, które wymagają bardzo dużej opieki, ponieważ personel Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego składa się przede wszystkim z opiekunów, jest ich, zgodnie z wytycznymi ministerstwa, będzie ich 8, ponieważ będą to pracownicy zatrudnieni w równoważnym czasie pracy, czyli pracują w systemie nocnym również, więc musi być zapewniona ta opieka przynajmniej 2 opiekunów w dzień i 2
w nocy, więc będą mieli profesjonalną opiekę, ponieważ też centrum wytycza, że to muszą być osoby z wykształceniem minimum średnim i najlepiej, żeby posiadały dyplom opiekuna medycznego i takie osoby są zatrudnione. I będzie instruktor terapii zajęciowej, bo chodzi o to też, żeby organizować czas wolny tym osobom i tak jak wcześniej powiedziałam, integrować je ze środowiskiem, bo one, cała idea centrum jest taka, żeby nie wyrywać ich z tego środowiska, tylko żeby one mogły zostać właśnie przy tym wsparciu tych osób profesjonalnych. 14 miejsc, mam to rozumieć, to jest 14 jednoosobowych pokoi w tym centrum? Tak, póki co jest to 14 jednoosobowych pokoi. Póki co, tak to rozumiem, jak to by miało się rozbudować? Trwałość projektu jest 5 lat i jest możliwość, ponieważ pokoje są tak przemyślane, że one są duże, że w przyszłości byłoby możliwe, żeby to były pokoje dwuosobowe, ponieważ one mają około 30 metrów plus łazienka. Czyli taka osoba, inny, która może skorzystać w okresie 2 tygodni maksymalnie? Nie. Absolutnie. No jeżeli chodzi o placówkę całodobową, to kieruję, zaraz powiem, co trzeba zrobić. No właśnie, co trzeba zrobić, żeby taką osobę umieścić. Czyli osoba, która jest zdolna do czynności prawnych, składa sama wniosek, a jeżeli ma opiekuna, to oczywiście opiekun w jej imieniu, do Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ Centrum Opiekuńcze Mieszkalne jest ośrodkiem wsparcia, które działa na mocy ustawy o pomocy społecznej. Więc kierowanie do tego ośrodka odbywa się tak jak do wszystkich innych ośrodków wsparcia, czyli trzeba złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Można też oczywiście w centrum, wówczas centrum przekieruje ten wniosek do ośrodka, wówczas musi być przeprowadzony wywiad środowiskowy, który pokaże, czy ta osoba kwalifikuje się do centrum, czy nie. Jest wydawana decyzja administracyjna i wówczas taka osoba, jeżeli decyzja jest przyznająca, jest skierowana do naszego centrum na pobyt całodobowy lub dzienny. No dobrze, ale to czy ja dobrze rozumiem, że to będzie bez określenia czasowego pobyt? Okresowo oczywiście, którą decyzję można przedłużyć, a opieka wytchnieniowa to jest drugi program i do tej opieki wytchnieniowej mamy jeden pokój osobny przeznaczony. Czyli to ta opieka wytchnieniowa, to inaczej można to określić, że to jest opieka taka dzienna? Opieka wytchnieniowa nie. Opieka wytchnieniowa to, jak mówię, to jest zupełnie inny program, opieka ministerstwa, opieka wytchnieniowa, gdzie i tu jest typowo okresowe skierowanie osoby, też oczywiście przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale na 2 tygodnie. Rozumiem. Tylko można umieścić na 2 tygodnie. Tak. Czy w tym czasie opiekun, czy rodzina takiej osoby niepełnosprawnej w tym ośrodku może tą osobę odwiedzać? Jeżeli chodzi o pobyt całodobowy, tak, o mieszkańca, oczywiście tak. Nawet myślę, że jest bardzo wskazane, żeby, tak jak wcześniej powiedziałam, żeby te kontakty z sąsiadami, z przyjaciółmi, z rodziną absolutnie były utrzymywane. Żeby ta osoba też uczestniczyła, będziemy dokonywać wszelkich starań w życiu społecznym miasta, żeby uczestniczyło w wielu wydarzeniach kulturalnych i takich miejskich, prawda, żeby właśnie nie czuła się oderwana, tak jak no może tak się zdarzyć, jeżeli byłaby umieszczona w domu pomocy społecznej. Taka jest idea. Rozumiem. A teraz, jeżeli kolejka powstanie, to na jakiej zasadzie będzie teraz to weryfikowane? Jest tworzona lista rezerwowa, która według kolejności składania wniosków. Transport takiej osoby, no bo jak pani powiedziała, do tej osoby, żeby mogły uczestniczyć w różnych wydarzeniach kulturalnych, to jest również na koszt. To znaczy, jeżeli jak chodzi to wygląda? O. W tej chwili mamy na pewno ustalone, że transport osób z pobytu dziennego będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który posiada samochód do transportu osób niepełnosprawnych. I będą przewożone te osoby. I będą przewożone, tak. Rozumiem, że również tam jest zaplecze kuchenne. Czy jak wygląda wyżywienie tych osób? W tej chwili jesteśmy właśnie na etapie organizowania i oczywiście będą tam, program zapewnia w pobycie całodobowym 3 posiłki dziennie, a w pobycie dziennym 2 posiłki dziennie, śniadanie i obiad. Na pewno będzie catering. Ale jeżeli te osoby by chciały, nie wiem, zaopatrzyć się? Oczywiście mają taką możliwość, jest lodówka, jest kuchnia do użytku ogólnego. Mogą, myślę, że w ogóle w ramach treningu umiejętności, w ramach treningu takiego terapii zajęciowej będziemy różne rzeczy robić wspólnie, żeby nawet te kulturalne. Ten program nagrywamy, dzisiaj jest 25 dzień czerwca. Czy już lista pobytowa na te 16 miejsc i 6, dobrze mówię, miejsc opieki dziennej już jest zapełniona? Lista osób chętnych jest na pewno kompletna. Dzisiaj rozmawiałam z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i wiem już, że już w czwartek będziemy mieć pierwszych mieszkańców pobytu dziennego.
A od 1 lipca sukcesywnie będziemy już przyjmować pierwszych mieszkańców pobytu całodobowego, bo już takie skierowania są w przygotowaniu. Pobyt dzienny, rozumiem, że to jest od do, od godziny do. Ktoś po prostu taką osobę niepełnosprawną przywozi do Was, Wy się nią opiekujecie, a w tym czasie opiekun czy rodzina może załatwić swoje niezbędne sprawy, prawda? Rodzinne czy... Mówię o tym miejscu, że jest bardzo przyjazne. Mhm. Kolejnym takim atutem tego miejsca jest to, że tak jak wcześniej powiedziałam, to jest placówka całodobowa, czyli otwarta 24 godziny funkcjonuje, więc tutaj jakby ograniczeń, więc personel będzie zapewniał tą ciągłość pracy. Więc tutaj jakichś takich ograniczeń czasowych nie ma dla pobytu dziennego. Mało tego, jeżeli taka osoba będzie miała z pobytu dziennego życzenie przyjść w sobotę i w niedzielę, absolutnie też jest to możliwe. To odróżnia też inne placówki, prawda, pobytu dziennego, które są czynne tylko od poniedziałku do piątku. Od poniedziałku do piątku i chyba w określonych godzinach. Tak. A jeżeli chodzi o wyżywienie osób z tego pobytu dziennego? Tylko śniadanie, czy tylko. Tutaj mamy zapewnione śniadanie i obiad, ale tak jak wcześniej powiedziałam, nikt głodny nie będzie, bo na pewno będziemy robić różne zajęcia. Czy też będą mogły sobie osoby przygotować, tak jak w domu. Tak, w ogóle jak rozmawiałam z kierownikami centrów innych, to jakby pomysł na ten dom jest bardzo prosty. Trzeba zapewnić tam takie warunki tym osobom, żeby się czuły jak w domu. Proszę mi powiedzieć, bo wszystko wychodzi w praniu, bo wiadomo, że to zacznie już z lada dzień funkcjonować. Czy już teraz jako kierownik dostrzega Pani pewne niuanse, które trzeba zmienić, poprawić, żeby udogodnić pobyt tym osobom, pensjonariuszom? No absolutnie nie mam takich wniosków, ponieważ... Za wcześnie? Dom, nie, ponieważ dom jest bardzo komfortowy i jest bardzo przemyślany i bardzo funkcjonalny. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to na pewno w trakcie będziemy to już wszystko zgodnie z potrzebami mieszkańców, na pewno będziemy to doposażać, na pewno... Czy jest jakaś sala rehabilitacyjna, na przykład rehabilitant też jest? Jest przewidziany fizjoterapeuta w ramach pracy, instruktor terapii zajęciowej, asystent osoby niepełnosprawnej. Opiekunowie oczywiście też mogą różne formy zajęć i aktywności wprowadzać. Jest taka sala ogólna do pobytu dziennego, dwie tak naprawdę takie sale, sala terapii zajęciowej, sala właśnie rehabilitacji, znaczy pokój rehabilitacji może bardziej i sala taka ogólna, przestrzeń wspólna, bardzo dobrze zagospodarowana, gdzie jest miejsce do spędzania wspólnego czasu, ale też jadalnia. Też, żeby wspólnie spożywać. Oczywiście osoby, które przecież mieszkańcy będą mieli zapewnioną prywatność w swoich pokojach i oczywiście tam też mogą sobie organizować ten czas na przykład z rodziną, z przyjaciółmi. Tam jest pokój wyposażony, każdy pokój ma łazienkę? Tak, każdy pokój ma łazienkę. Każdy pokój jest wyposażony w łóżko rehabilitacyjne, bardzo wygodne, stosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej. I bardzo duży jest możliwość swojego telewizora, dlatego że te osoby, tak jak powiedziałam, ma być jak w domu, więc te osoby też mają możliwość jakieś swoje drobne rzeczy ze sobą przynieść, żeby właśnie czuło się jak w domu. Jeszcze tylko muszę powiedzieć o funkcjonalności tego domu dla osób niepełnosprawnych. System jest wyposażony w nowoczesny, dom jest wyposażony w nowoczesny system PPOSZ, ale też w system przyzywowy. Czyli w każdym pokoju mieszkańca jest zamontowany system przyzywowy, czyli jeżeli osoba poczuje się źle, może wezwać pomoc. Jest dyżurka, w której jest centralka i tam się wyświetla, który mieszkaniec wzywa pomocy i natychmiast ta pomoc jest udzielana. Czyli ja bym to określił takie, no może to w cudzysłowie wezmą, takie mini sanatorium z pełnymi wygodami dla osób niepełnosprawnych. Panie kierowniku, czy możemy dzisiaj powiedzieć, że to centrum już działa? Tak, tak oczywiście. Z chwilą powołania... Chyba tydzień temu było oficjalne otwarcie. Tak, to znaczy to była taka prezentacja na oficjalne otwarcie, myślę zaprosimy. To jeszcze będzie oficjalne? Tak, to chcieliśmy zaprezentować ten ośrodek, że jest on gotowy na przyjęcie. Też była możliwość pokazania tego ośrodka, jak on wygląda, póki nie ma mieszkańców, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałam, będą to prywatne przestrzenie, ich pokoje, więc nie będziemy mogli ich zobaczyć. Dlatego oficjalne otwarcie już z mieszkańcami planujemy na drugą połowę lipca. W takim razie, czego Pani życzyć teraz na nowym stanowisku kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego? Myślę, że powodzenia i dużo siły, ponieważ trzeba zorganizować wszystko od początku i żeby to wszystko dobrze poszło i dobrze funkcjonowało i żeby mieszkańcy czuli się naprawdę jak w domu.
To ja tego Pani życzę. Bardzo dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Był to program W Temacie na portalu Radomsko24. Nasze spotkania kolejne zawsze w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 19:45. Teraz dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Proponuję, zaglądajcie na portal Radomsko24. Tam cały czas aktualne informacje z miasta, z powiatu i też z regionu. Do usłyszenia i do zobaczenia.